Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich radnych, witam pracowników gminy i przybyłych gości. Otwieram 12. sesję Rady Gminy Głoszaka Architektury, na 15 radnych uczestniczy 14, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwały. Do przekazanego radnym w porządku obrad wnoszę wprowadzenie dodatkowych następujących punktów. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt, udzielenie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego, uchylenie uchwały nr 9/5927 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego. Temat podjęcia wskazanych uchwał był przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej, które wystąpiły z wnioskiem o wprowadzenie na sesję wyżej wymienionych punktów. W związku z tym, kto z Państwa jest za wprowadzeniem tych rzeczy punktów na dzisiejszą sesję, proszę głosujemy przez podniesienie ręki. Dziękuję. Ktoś z Państwa się wstrzymał? Przeciw? Nie ma. W takim razie proponowany porządek sesji po zmianie jest następujący. Punkt pierwszy. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. 2. Informacja o pracy komisji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej aglomeracji Głoszakowice, etap pierwszy. I upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 5. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Głoszakowice. 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt. 7. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego. 8. Uchylenie uchwały nr 9/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego. 9. Interpelacje, wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie. Kto z Państwa jest za takim porządkiem obrad, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Wstrzymał się ktoś z Państwa? Przeciw? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie porządek według nowej kolejności został przyjęty. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do programu proponuję zapoznać się z Biuletynem Informacji Publicznej, bo możemy mieć problem. Myślę, że wielu z nas nie wie, jak znaleźć. Pani Mirka Śląskiego, która jest w sprawie, przygotowała tu pokaz i będziemy wskazali, w jaki sposób wejść. Chodzi tam o znalezienie i uchwał, i jakiś dziennik. Stali się. Pytam, sobie Pani Jadą, proszę bardzo. Adres Państwu wiecie. Tak? Jeżeli Państwo macie problem, żeby znaleźć tą stronę, to możecie wejść na każdą stronę gminy. Na przykład, jeżeli wejdziecie na Głoszakowice, Państwo wejdziecie na Głoszakowice www.głoszakowice.pl, to Wam tutaj na różniku pokaże się kontakt i pokaże ze wszystkimi gminami. Można z tej strony również wejść na ten bilet. Jedynie informacji publicznej macie Państwo zakładki osoby, jednostki, podmioty, tematy, dokumenty, informacje. Najczęściej używamy to zakładki osoby, jednostki, podmioty, dokumenty, informacje. Jeżeli Państwo wejdziecie zakładki osoby, no to macie Państwo między innymi radnych. Jeżeli sobie otworzycie Państwo radnych, jest tutaj wykaz obecnej kadencji. Wchodząc na przykład na pierwszą radną panią Anielę Doroszyk, wchodzimy na dane. W jakiej komisji Pani radna pracuje i na jej oświadczenia majątkowe. Widzicie Państwo? Tu macie pierwsze oświadczenie majątkowe po zatrudnieniu, to co było miesiąc po złożeniu ślubowania, a tu są już kolejne, tu jest za 2014 rok. O Pani Boloszy składa korektę, tutaj jest za 2014 rok.
roku będziemy składać. Jeżeli Państwo, to nie jest jedyna możliwość wejścia na osoby, bo jeżeli Państwo wejdziecie w jednostki i podmioty i również otworzycie Komisję Oświaty i Kultury, to tutaj znowu są osoby, które pracują w tej komisji i wchodząc na, że będziemy na Panią Anielę, to będziemy na drugą osobę, tu również jest, w jakiej komisji pracuje, w jakiej kadencji i oświadczenia majątkowe. Tak samo jest na przykład, jeżeli wejdziemy na każdą inną zespół szkół ogólnokształcących w Uszakowicach. Zespole szkół ogólnokształcących w Uszakowicach, dyrektorem jest Mateusz Górny, wchodząc na niego mamy takie same dane jak przydatne. Z tym, że tutaj jest więcej oświadczeń majątkowych, bo dotyczy to już okresu od 2010 roku. Ale na dyrektora oczywiście, do osoby dyrektora można dojść przez zakładkę osoby. I w pierwszej macie tu Państwo linii dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych. I tu również znajdziecie Pana Mariusza Dudnego. Także wejść to jest z różnych pozycji można wchodzić na te dane. Tym najważniejszym wymaganym dokumentem czy zakładką jest zakładka dokumentu informacji. I tu mamy między innymi regulatorę uchwały Rady Gminy. Tutaj macie Państwo uchwały od, zaraz zajmę matku, od 2004 roku. Tylko że 2004 rok, kiedy ten program startował, nie wpisywałam jeszcze w sprawie czego są dane uchwały, ale już od 2005 roku uchwały zyskały sobie tytuł, czyli można łatwo znaleźć, czego te uchwały dotyczą. I gdyby Państwo zerknęli, to ostatnią wprowadzoną uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany dyrektywy kontroli finansowej. To co to ostatnia uchwała tamtego, tamtej sesji, zmiany budżetu w sprawie dopuszczenia zapłaty podatku tą Krakową. Czyli to jest uchwała na końcu każdej informacji macie Państwo taką wniętkę, kiedy została ta informacja wprowadzona. Czyli tutaj te uchwały zostały wprowadzone 31 grudnia, to ma 30 grudnia, więc prawie już od razu. Jak cofniemy się znowu tutaj do tej uchwały, żeby odczytać jakąś konkretną uchwałę, to poszukiwane wiecie Państwo, otwiera Wam się okienko i wpisujecie sobie jakieś słowo charakteryzujące daną sprawę. Na przykład, jeżeli chodzi o ten program opieki nad zwierzętami, to to słowo będzie zwierzęta czy zwierzę, żeby nie było. I wpisujemy sobie z, i, e, że i otwierają nam się ikonki. I mamy tak. Uchwała 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami. I do tej uchwały dołączona jest opinia lekarza weterynarii. Jako załącznik. I oprócz tego to rozstrzygnięcie nadzorcze. Zmian. Po czasie, zmiany podejmując, wprowadzając do dwóch nas
mieście w Głowie otrzymaliśmy rozstrzygnięcie nadzorcze, dlatego tu jest ilość zmian, gdyż weszły jeszcze te rozstrzygnięcia w jakimś czasie. Weszły, prowadziłam te rozstrzygnięcia. Czyli wiecie Państwo, jak sobie wyszukać jakąś konkretną uchwałę? Jakieś słowo z tytułu Wam się kojarzy, można próbować, bo czasami to tak, ale łatwiej jest, najłatwiej jest tak znaleźć. To jest jedna zakładka. Informacjach, na przykład Państwo mają najczęściej też
jest ta treść uchwały, a tu macie Państwo te wszystkie załączniki, które otrzymujecie przy uchwale. I czasami zdarza się, że osoby mówią, że coś było nieczytelne, to tutaj można otworzyć, powiększyć, sprawdzić. Prawda? To jest jeden dokument budżetu, dokument budżetowy. To na dole budżetowe, to sprawozdania z wykonania. To jest to, co niedługo będziemy przygotowywać, a Państwo będą mieli do dyspozycji bodajże. Państwo będą musieli podjąć decyzję do końca czerwca, bo proszę przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu. Ostatnie sprawozdanie z wykonania budżetu 2014, 2013, 2012. Otworzysz kurę? To jest tak samo jak przy uchwałach. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o budżet, to jeszcze jednym dokumentem budżetowym jest informacja z wykonania budżetu. Ta informacja z wykonania budżetu dotyczy na przykład 2011 roku, pierwszego kwartału, drugiego kwartału, trzeciego kwartału. To są krótkie informacje. Jak wygląda budżet na zakończenie trzeciego kwartału. Czyli nie ma budżetu, nie ma informacji za czwarty kwartał, gdyż on zawsze jest razem z wykonanym budżetem. Jak widzicie Państwo, to 2014 rok również jest tylko tak. 2014 pierwszy kwartał, 2014 drugi kwartał, trzeci kwartał, a czwarty jest informacją z wykonanym budżetu za 2014 rok. I ta informacja jest nieco szersza, gdyż zawiera też informacje odnośnie odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń. To jest wymóg ustawowy, takie sytuacje są wydarzone. Jeszcze takim dokumentem, który jest związany z uchwałami, czyli takim zakładką są zarządzenia wójta, to niejednokrotnie z procedury, czyli są realizowane uchwały. Tak na przykład weźmiemy sobie Ctrl-F, tak zawsze tu czytamy W. Zarządzenie swoich projektów budżetu. I tutaj Państwo macie ten materiał, jaki oczekujecie, żeby wziąć o budżet. Ten projekt uchwały budżetowej i wszystkie załączniki. Także też, jeżeli ktoś tam mówi, że dostał ten projekt, który jest nieczytelny, tutaj przy zarządzenia może do tego dokumentu dojść. Nową zakładką, nową od roku, jest zakładka umowy. Tutaj mamy umowę, jest umów, jakie są zawierane. Ten rejestr umów jest aktualizowany. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia. Tu są wszystkie umowy, jakie zostały zawarte przez miniony rok i być może już część umów dotyczy tego roku. I również, jeżeli Państwo chcecie zobaczyć jakąś tam umowę, Ctrl-F, tak jak Ctrl-F, jak zawsze, i odszukać sobie na przykład, co jest związane z tym budżetem. Mamy tutaj poszukiwacze 16 marca została zawarta umowa na zatrudnienie opieki weterynaryjnej.
artystyczne została zabrana taką łaskę gminą zwierząt państwa czasowskich. To jest na razie wszystko, co dotyczy założenia. Może już otworzymy sobie taki jeden dokument. Nie znam adresu kontaktu, więc to będzie dzienniki, które będzie mapę telewizora Kruchowskiego. To właśnie są te miejsca publikacji naszych uchwał. Tych, które ogłaszamy w dzienniku. I tu mamy coś ogromnie wydające. Ja na pewno szukam przez to dane wydające. Poszukuję sobie gminę w Szachownicy. Mamy wszystkie dokumenty, jakie wydała Rada Gminy Włoszakowice. Tu są zaznaczone PDF-y, czyli jak ta uchwała wygląda w rzeczywistości. I teraz Ctrl-F zwierzęta. Znowu przy tej uchwale o zwierzętach, o programie, jeżeli tutaj otworzymy sobie tę uchwałę, proszę Państwa, mamy coś takiego, co się nazywa, tu jest ten PDF, czyli nasz adres ogłoszony, a tu jest informacja, że do tej uchwały wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze i to rozstrzygnięcie znajduje się w propozycji 31.18. Czyli to był 2015 rok. Także we wszystkich dokumentach można szukać, że są Ctrl-F. To jest taki... No tak, będziemy czekać, nie? To można przez Skorowic szukać, na przykład o. Przez Skorowic, kiedy wiemy sobie hasła, można wpisać do rozstrzygnięcia, to jeżeli Państwo nie chcą wpisywać, to Państwo sobie też szukają do rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie na co? Jeżeli Państwo tworzycie sobie w razie szereg rozstrzygnięcia dotyczące te, które wydała wojewoda, dotyczące uchwał innych gmin. Ja
Zbigniew Przemęgu, gdzie byłyby diety dla radnych, przepraszam, dla sołtysów, ale niektóre bitwy są właśnie tak, tak poukładane, że ciężko je znać. Na przykład w Przemęcie weszłam tu na Radę Gminy, weszłam na kadencję tą wcześniejszą, 2010-2014, że tam znajdę coś. Znalazłam uchwałę Rady Gminy i znalazłam odnośnie lat. Ale lata znowu były podzielone na sesje. I teraz to bym musiała każdą sesję otwierać i szukać. Także jeżeli my mamy wszystkie uchwały jedną za drugą, to wtedy nam jest łatwiej to znaleźć niż tu teraz chodzić poszczególne sesje. I co jeszcze? Jak już tutaj byłam, to sprawdziłam, jak wygląda publikowanie do informacji publicznej danych radnych. Czyli tak, Rada Gminy, kadencja ta ostatnia, 2014, uchwała może informacje o radnych. Informacja o radnych, mamy informację, że przewodniczący przyjmuje informatów, gdzie i kiedy, a poszczególni radni mają dane odnośnie miejscowości. Więc zaraz poszłam tym drogiem i weszłam sobie na www.gminy.pl. Czyli wchodzę znowu. Tu gdzie osoby, radni. No i tak po kolei sprawdzamy. Adres www.gminy.pl, telefon Mazurka 4080. Następny. Jego mapa do jego 4080. Jego do jego. Podejrzewam, że to jest adres. Znaczy na pewno. Najbliższa do nas gmina to jest Świdzichowa, nie? I polski nas. W przypadku na przykład leśna
Dziękuję pani Wielce. Widzę po minach, że jesteście zadowoleni. A ja pozwolę rozpocząć sobie realizację programu dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Poproszę panią sekretarz gminy. Panie przewodniczący, szanowni radni. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwały wniosków. Uchwała z 11 sesji Rady Gminy w Szakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku przekazano do nadzoru wojewody wielkopolskiego Wydziału Ustaw Ratunkowych i prokuratora rejonowego. Do dnia sesji jeszcze nie nadzorczy wobec uchwały również na sesji nie wydano, ale uszczegnięcia wydawane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwał przez organy nadzorcze. Otrzymano informację o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwał w sprawie opłaty tankowej miejscowej w zonie formularzy, deklaracji i informacji. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszone zostały następujące uchwały w sprawie opłaty miejscowej, opłaty parkowej, zmiany uchwały nr 9/69/2015 w sprawie stawek podatku nieruchomości, nadania nazwy ulicy, drogą w miejscowościach Szakowice, Wszystko Wielkie, Kukuje z Góry i Mieszczyce Pośrednie. Określenia wzoru, formularzy, deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, dopuszczenia zapłaty podatku stanowiącym dochody budżetu gminy Szakowice i instrumentów płatniczych oraz budżetu gminy na 2016 rok. Na sesji zgłoszono następujące interpelacje i wnioski. Radny Leszek Jagodzin wystąpił pierwszy w sprawie rozważenia opłacenia drogi od ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szakowicach w kierunku do zakładu przetwórstwa drzewa wniosek przekazany do zarządu gminy. Drugie. W sprawie wyrości do zabezpieczenia studziennego w Szakowicach na odcinku od szkoły do marketu gminy. Według kierownika zarządu dróg gminy w Szakowicach na wskazanym odcinku kratka kanalizacji deszczowej znajdują się w krawie żyłka. Istnieją przypadki ich otwierania najczęściej w okolicy szkoły. Ze względu na ich konstrukcję nie ma możliwości zakładania dodatkowych zabezpieczeń. Pracownicy zarządu dróg gminy na bieżąco kontrolują kratki i nie zamykają. Trzecie. W sprawie zabudowy studzienki przy torach kolejowych w Szakowicach w ulicy Kupińskiego. Studzienka została wyczyszczona. Czwarte. W sprawie ustawienia wskazu Dobrotnik i Dużyny na ulicy Grodnickiej w Szakowicach kierownik zarządu dróg gminnych wyjaśnił, że kierunkowskazy są ustawione. Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Rady. I piąte, w sprawie przesunięcia nazwy miejscowości Buszakowice na ulicy Dużyńskiej za ostatnim zabudowaniem. Wniosek przekazany do zaopiniowania przez Komisję Rady. Radna Zofia Szymińska wnioskowała w sprawie przetaczania spadku wagonu w Buszakowicach, sugerując wykonywanie przetaczania od strony Leszna w celu uniknięcia zamykania przyjazdów. Polskie Linie Kolejowe, Dział Eksploatacji Zielona Góra udzieliły odpowiedzi na podobny wniosek, który był wcześniej przez zarząd gminy. I ten wniosek pozwolę sobie przeczytać. Zarząd gminy Muszakowice odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 1.12.2015 w sprawie minimalizowania czasu zamykania regatek na przejazdy manewrowe w miejscu Szakowice na przejeździe kategorii A informujemy, że pracownicy obsługujący przejazd zostali poinformowani o stwarzanych utrudnieniach i zobowiązani do ich minimalizowania. Zamykanie przejazdu postaramy się ograniczyć do przypadku, kiedy rzeczywiście nie będzie możliwe wykonanie jazdy manewrowej o stronie miejscowości Wszystko Wielkie z Poważania. Paweł Rady Marcinek wnioskował o remont drogi z Włoszakowa do Kutka Górnego. Wniosek przekazano do zarządu powiatu leśnickiego. Radna Mirosława Urbaniak wnioskowała o ustawienie lustra grotnika na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Szkolnej i ulicy Źródlanej. Wniosek przekazano do zarządu dróg gminnych. Z informacji uzyskanych od kierownika zarządu dróg gminnych
lustro zostanie ustawione. Radny z Wysław Drużyński nie zwołał. Pierwsze, o przekazanie radnemu, o przekazywaniu radnemu informacji adresowanej do wszystkich radnych bądź Rady Gminy Uszakowice. Drugie, o uzupełnieniu przez wójta odpowiedzi na jego wcześniejsze wnioski. I to jest odpowiedź założeniu. Pan Zbysław Drożnicki. Odpowiedzi na wniosek radnego złożony na 11 sesji Rady Gminy Uszakowice w dniu 30 grudnia 2020 roku w sprawie przekazywania radnemu korespondencji kierowanej do Rady Gminy Uszakowice informuję, że korespondencja kierowana do radnego Zbysława Drożnickiego będzie przekazywana radnemu. Korespondencja do Rady Gminy Uszakowice może być kierowana jedynie do jej adresata. Pan Zbysław Drożdżyński. W związku z przekazaniem przez Przewodniczącą Rady Gminy Uszakowice wnioskiem radnego o uzupełnienie odpowiedzi na wnioski złożone na 10 sesji w dniu 26 listopada 2019 roku informuję, że podtrzymuję swoją odpowiedź w zielonym na piśmie z dnia 16 grudnia 2015 roku numer 003/2015. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego udzielił odpowiedzi na wnioski złożone na jednej z wcześniejszych sesji. I to są wnioski, i to są odpowiedzi następujące. Szanowny Pan Sejmowy Góra, Rady Gminy Uszakowice. Odpowiadając na wnioski zgłoszone na sesji Rady Gminy Uszakowice w dniu 26 listopada 2015 roku, przesłane pismem z dnia 11.12.2015. Znak BOO-003/14/2015 dotyczący utrzymania stanu dróg powiatowych na terenie gminy Uszakowice uprzejmie informuję, że w okresie wiosennym 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych Leszyn dokonał stresowania nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4756T, to jest ulica Włoszyńska, przy dojeździe do drogi powiatowej nr 3823P, ulica Powstańca Wielkopolska, miejscowości Włoszakowice. Z uwagi na brak środków finansowych w 2016 roku nie przewiduje się budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759T, ulica Wiatraczna, miejscowości Wychowy Gminy. Poważany starosta Jarosława Żywia. Na informację podpisaną wójt Sławomir Ramiłek. Dziękuję za uwagę. Chciałbym się tu odnieść. Wnosiłem o uzupełnienie informacji. Tutaj wójta opisuje, że podtrzymuje swoją odpowiedź. Oczywiście ta odpowiedź, tak jak wcześniej wspominałem, nie jest odpowiedzią na interpelację. Ja przypomnę może, co to było jeszcze raz. To było zagrożenie zbiornika w Kogorzelni w Zbożewie. Oczywiście odpowiedź wójta nie jest, że tak powiem, na temat. Nic nie pisze o zarządzeniu tego zbiornika, czy będzie to rozpoczęte, w jakiej formie i tak dalej. Nic tu nie ma w odpowiedzi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczyła tego przewozu, który jest zamontowany na wiacie, też w kompleksie pałacowym. Oczywiście chodziło o jego odpowiednie zabezpieczenie. Też to, co zrobiono, tam kawałek płotu nie rozwiązuje w niczym problemu. Przewód nadal stanowi zagrożenie. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa dotyczyła zagospodarowania drewna, które jest też w pałacu. To, że wie, oczywiście drewno leży do dnia dzisiejszego, ale wnioskowałem o zagospodarowanie odpowiednie. Nie wiem, czy w gminie nie ma tutaj osób, które faktycznie potrzebowałyby tego drewna, chociażby ze zbożywa, żeby nie robić tutaj wielkich kosztów pojazdu. Nie wiem, czy ono ma po prostu znieść. No bo tak na to wygląda. Oczywiście wódź się do tego nie odniósł i drewno leży do dnia dzisiejszego. Chciałem powiedzieć, myślę, że sprawa będzie miała swój dalszy finał, przynajmniej w części z tych interpelacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, proszę. Przypomnij, że to była odpowiedź na to.
interpelacje dotyczące zespołu pałacowo-parkowego i pożarów w Zarzewie. Kabel, prawie, nie zagraża bezpieczeństwu, teren został zabezpieczony z dwóch stron wjazdu przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie zespołu umieszczone są tablice o zagrożeniach i zakazie wstępu. Dotyczy to również pana, że powinien pan tam przybywać na ten terenie. W listopadzie zarząd gminy wykonał prace porządkowe na terenie zespołu pałacowo-parkowego i pożarku i parku. Prace porządkowe są przewidziane. Ale ja te odpowiedzi tutaj mam, ja je po prostu nawet znam. Niemniej jednak one nie odpowiadają na interpelacje moje. To znaczy, jeżeli pisze to pan ludzie, że prace są przewidziane, to znaczy one będą wykonane, czyli nie w listopadzie chciałbym. Nie, bo one na wiosnę przewidziane jest ciąg dalszy. Nic nie pisze o wiosnie. Pisze, że przewidziane? Prace porządkowe są przewidziane. W listopadzie. Ale pisze w listopadzie, nie pytanie. Myślę, że to wszystko na ten temat. Jeżeli mogę, jeszcze chciałabym w przypadku tych wniosków wrócić do tej części, która została przekazana na komisję, aby do wniosku pana Leszka Jagodnika. Pierwszy dotyczył kierunkowskaz na drużynę. Ja zaraz po sesji pojechałam i tam stoi kierunkowskaz na drużynę. Jest, wyjeżdżając w Poszakowice, mamy kierunek drużyna Grotniki. Na moście jest znak na drużynę, zapisze chyba 2 km. Jadąc dalej na drużynę, jest kierunek na Grotniki, czyli wiadomo, że ta drużyna jest drużyna. I nie wiem, dla jaki jeszcze znak miałby tam więcej kierunkowskaz, bo to jest dość czytelne, ewidentne. Natomiast jeżeli chodzi, i przytakuję również stanowisko komisji, która na ten temat debatowała. Przesunięcia nazwy Włoszakowice za ostatnie zabudowania ustalono, że wniosek o przesunięcie znaku nazwą miejscowości Włoszakowice w kierunku Dużyny. Jednak była prośba, żeby zwrócić uwagę, żeby nie doszło do jednoczesnego przesunięcia znaku obszar zabudowany, bo to będzie rzutowało spowolnieniem ruchu i wszyscy będziemy musieli się do Dużyny poruszać prędkością jak teren zabudowany. Taka informacja z tego co wiem pójdzie do powiatu, to jest droga powiatowa. Teraz pytanie mam, czy takie odpowiedzi zadowalają wnioskującego i wszystkich radnych teraz pytamy, bo nie wszyscy byli. Proszę wnioskujący, jakie jest pana stanowisko? Interpretacja była po prostu jednego z mieszkańców w ulicy Dolnickiej, że na wyjeździe, czyli za most, nie ma rozjazdu. Głównie o to chodziło, tak? Jak widziałem ten kierunkowskaz, jest kierunkowskaz na prawo, jemu chodziło tylko o to, że za mostem nie ma po prostu jakby bezpośredniego tak sugerował, tak? Pan radny konkretnie sugerował, że tam kierowcy nie pytają, że nie jest. To jest kierunkowskaz na dużej. No jest, ja to też widziałem. Kierunkowskaz na Leszka. Oczywiście ja to zgłosiłem, bo pan radny to przekazał. Ja to dalej zgłosiłem, no tak jest. No pan radny nie, ale mówił, że kierowcy, którzy tego często spotykają, dlaczego nie ma. Jeszcze raz mam przekazać na czas. Nie, okej, nie ma sprawy. Tam, że jest jeżeli chodzi o przesunięcie tego, to pan podczas to jego sugerował. To nie ma znaczenia, to i jeżeli ktoś ma bez problemu, to my będziemy wnioskować, ale tylko przesunięcie nazwy miejscowości bez tego znaku obszar zabudowany. Jakie jest stanowisko państwa radnych w tej sprawie? Czy panowie radni, przyjmiecie stanowisko przyjęte wczoraj na komisji? To jest za przyjęciem takiego wniosku. Przekazanego nam przez komisję, proszę pan faktury, widzę, że jesteście pewni o co chodzi i gadacie się z tym wolnym. To co powiem, jest jedno z drugim i to byłoby wszystko. Teraz jeszcze był wniosek pana Drożyńskiego odnośnie tych adresów mailowych i telefonów w internecie częściowo. I dobrze, że pani Mirka też pokazała, jak to funkcjonuje w innych gminach. Z tego co wiedziałam, pani Mirka rozdała takie druki państwu przed sesją i jeżeli państwo szanowni życzycie sobie, aby wasz adres mailowy i numer telefonu znalazł się w gminie, proszę wypełnić to, wyrażacie taką zgodę. Kto jest za tym, że ma pozostać na dotychczasowych zasadach, czyli za pośrednictwem biura rady będziemy funkcjonować i mieć kontakt, to nie musi wypełniać, ewentualnie wypełni na nie, to już jego wola jest. Chciałabym tylko dodać, że jeżeli taki numer pojawi się w internecie, to on tam będzie krążył sobie i krążył.
I trzeba się liczyć z tym, że te telefony mogą być w nocy, w pracy i wszędzie. Także zanim Państwo wypełnicie, proszę dokładnie rozważyć, ale to jest naprawdę Wasza decyzja, my ją szanujemy. Jeżeli ktoś zechce, umieścimy w internecie. Ja pozostaję na tych dotychczasowych zasadach, czyli za pośrednictwem biura rady. Ale proszę to wypełnić może króciutko, po sesji zostać, a teraz będziemy prowadzić ciąg dalszy. Może tak być? Nie będziemy odejść tego wypełniać. W takim razie rozumiemy, na czym to polega, tak? Jeżeli ktoś chce mieć ten adres, to to wypełnia na tak. Proszę Państwa, informacja z posiedzeń komisji. Pan Zenon Polo, który miał posiedzenie Komisji Łączona do Spraw Komunalnej i Rewizyjnej, poproszę o protokół. Na składanki komunalnej ochrony środowiska i rolnictwa oraz komisji rewizyjnej na tytuł 20 stycznia 2016 roku. Właśnie w dniu uczestniczyli Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Zdrowia Radny i Rozprawa Kowalnie, Irena Ratowska, Zenon Polak, Wysław Grudziński, Komisja Rewizyjna, Anna Michalska i Jakarzy Kowal. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Pierwszy, sekretarz gminy Monika Klemencka, wskaźnik gminy Maria Rolka, prezes gminy Rafał Jakowicz, inspektor urzędu gminy Maria Rolkowska, Albert Kuba, kierownik zarządu dróg gminy. Porządek posiedzenia. Analiza projektu uchwał w sprawie przyjęcia. Do realizacji przedsięwzięcia programu rozbudowa modernizacja infrastruktury wodno-ciągowej kanalizacyjnej aglomeracji Moszykowice, etap pierwszy i umowania oraz złożenia wniosków o dofinansowanie dróg przedsięwzięcia w programie operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pod tym gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych na terenie gminy Moszykowice. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zmiana rozstrzygania z okręgu wyborczych i z obrotu głosowania na gminę Moszykowice. Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu podjęcia wieksowego. Porozumienie intencyjne, pomoc finansowa dla powiatu Leszczyńskiego. Trzeci punkt. Analiza wniosków, wiedzy dla sołtysów, pismo do ministra infrastruktury rozwoju. Zaczynamy od punktu pierwszego. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia programu rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ciągowego kanalizacji aglomeracji Moszykowice, etap pierwszy i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i wyjaśnienia w tym szczególe dotyczące studium wykonań przedstawił prezes Rafał Jagodny. Komisje przyjęły większością głosów przedłożenie niniejszej uchwały do obrady sesji. Drugie, projekt uchwały gminnego programu profilaktyki i rozwiązania programów alkoholowych na terenie gminy Moszykowice. Przedstawiła inspektor Maria Ratowska. Komisje projekt przyjęły i postanowiły przedłożyć do załatwiany Rady Komisji. Trzeci. Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przedstawił pracownik Urzędu Gminy Albert Cyga. Komisje zapoznały zaproponowane włączenie mniejszego projektu do porządku. Komisje zaakceptowały proponowane zmiany opisu granic okręgów wyborczych i obrotu głosowania w gminie Moszykowice. Projekty uchwał w wyższych sprawach zostaną przygotowane na jedną z kolejnych sesji. Komisje przyjęły propozycję uchwalenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowy z tytułu poręczenia wekslowego. Komisje zaproponowały włączenie mniejszego projektu do porządku sesji. Do punktu drugiego. Informacje na temat porozumienia intencyjnego.
uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego komisje przyjęły i zaproponowały włączenie niniejszego projektu do porządku sesji. Mówię do trzeciego. Komisje zaakceptowały uchwalenie około 100 metrów drogi Pukówców Górnych na skrzyżowanej ulicy Dłużyńskiej i ulicy Maszczyka. To jest koło Tataru. W związku z wnioskiem o wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu zarazem w Ostrowie Lednisku komisje zaproponowały przygotowanie projektu technicznego na temat realizacji i uzależnień od możliwości finansowych gminy z uwzględnieniem spraw związanych z oświetleniem ulicznym oczekujących na realizację. Komisje przyjęły informacje o podjętych działaniach dotyczących remontu sali miejskiej i studenki. Wstępnie omówiono zmianę wielkiej zapisów. 5. Komisje zapoznały się z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Komisja Gospodarki Komunalnej Komisji Środowiska i Rolnictwa, Zenon Polon, Dorota Damia, Mirosława Kołoszyn, Wysław Grodziński, Irena Rakowska i Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna, Hanna Michalska i Arkadiusz Kowal. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do spraw, które wynikały z tej, z posiedzenia tej komisji? Czy to wszystko było jasne? W takim razie pozwolę sobie przejść do kolejnego punktu. To jest protokół z poprzedniej sesji. Protokół został sporządzony przy moim udziale. Po dokładnym wysłuchaniu nagrania był umieszczony w BIP-ie. W związku z tym proponuję przyjęcie go bez czytania. Czy zgadzacie Państwo, żeby przyjąć go bez czytania? To jest proszę Panie Drożdżyński. Jest taka naprawdę drobna uwaga. Mam nadzieję, że w tej chwili, że to było zwykłe przeoczenie. Wymieniałem jedną ze stron internetowych. Jest to zapisane w projekcie protokołu. Wymieniałem stronę waszykowice.org, to jest zapisane org. To tak samo jakbym powiedział com. Rozumiem. To jest część tylko adresu. Prosiłbym o sprostowanie. I tą kropeczkę ma, tak? Nie, muszekowice.org, a nie org. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, dziękuję. To wszystko? Tak. Czyli możemy przyjąć bez głosowania? A zatem, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. A zatem kolejny punkt, proszę Państwa, przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej aglomeracji Wyszakowice etap pierwszy i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Głos ma Pan Paweł. Bardzo proszę. Zacznę od przeczytania projektu uchwały. Uchwała nr 12, nr 98, nr 216 w sprawie gminy Wyszakowice z 6 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej aglomeracji Wyszakowice etap pierwszy i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Wyszakowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej aglomeracji Wyszakowice etap pierwszy oraz akceptuje się założone w studium wykonalności plany taryfowe. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2 ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach typ projektów 2.3.1
projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tysięcy RLM-ów. Przedsięwzięcia rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowo-kanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice, etap pierwszy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Włoszakowice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Pani Jana Przędzbór. Uchwała została przygotowana przez Pana Huberta Patelka. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Myślę, że jak prezes nam tu na wszystko odpowie. Ja mam pytanie tylko, czy te plany taryfowe w tym terenie ograniczają się do tych informacji, które żeśmy dostali, czy... Znaczy, ja podałem 2020 rok, to jest rok zakończenia inwestycji i to jest największy skok planu taryfowego. Po roku 2020 nie ma tutaj zawartych w studium informacji, że ta taryfa będzie jakoś znacznie podwyższona. No to też zaznaczyłem tutaj na tych przygotowanych materiałach, to są szacowanki. To są taryfy, które się odnoszą do tego projektu. Ja Państwu przypomnę, że my zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową mamy więcej niż to jedno. To Państwu przedstawiałem zależy miesiąc czy dwa miesiące temu. To są remonty studni, to są remonty sieci wymiaru azbestu na NPCV. Dlatego trudno tutaj się odnieść do tego, czy w 2020 roku to będzie 6,75, czy to będzie 6,60. Być może w 2021, jeśli radni podejmą taką decyzję, żeby wymienić sieć całkowicie Włoszakowica, czy też do wykonania, no też trzeba będzie to po prostu inwestycje w taryfie uwzględnić. Ale to są to już na bieżąco. Natomiast z tytułu realizacji tego projektu maksymalna tutaj taryfa jest 6,75 na rok 2020, czyli po zakończeniu inwestycji. Czyli studium wykonalności ogranicza się do roku 2020, tak? Nie, studium wykonalności odnosi się do roku 2046. Ale na dalsze lata nie ma po prostu tych planów taryfowych? Są plany taryfowe, ale tak jak Pan mówił, one są niższe te taryfy niż w roku 2020. Po prostu najwyższa taryfa związana z tą inwestycją przypada na rok po zakończeniu inwestycji, to jest pierwszy rok. Potem, w związku z tym, że się zaczyna się amortyzować, ta akurat, to plany taryfowe związane z tym akurat momentem spada. A mógłbym dostać taką informację, jak to się przedstawia w projekcie? No może nie na sesji, może po sesji, ale... Nie ma problemu, możemy przygotować Excelu do Belgii, gdzie jest taryfa do 2046 roku przekazać. Nie wiem, to jest to są plany. Ja może nie puszczę. Od tak do kiedy. Mogę sobie wybrać. Nie muszę wybrać. Jak będzie panu wygodniej, panie. Bit puszczy, czy to przerywa? Ja mogę to zrobić, to mamy zresztą do wydruku. To wystarczy? Możemy zrobić i przekazać. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? Wszyscy wiedzą o co chodzi, mam nadzieję. A zatem, ponieważ uchwała została przeczytana, pozwolę sobie poprosić Państwa o głosowanie. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przed chwilą uchwały? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Przeciw? Dziękuję. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice. Pani Walkowska, proszę. Uchwała Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie artykułu 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu czynności i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ten zjednoczony dzień ustawy 2015 roku, pozycja 1286 zmianami, Rada Gminy Włoszakowice uchwala to następuje. Przyjmuje się gminny program.
program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 na terenie gminy Buszakowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Buszakowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Buszakowice. Rozdział pierwszy. Celem tego programu jest upowszechnienie w życiu społeczeństwa czynności jako moralnego dobra i niezbędnego warunku do zapewnienia materialnych konieczności ludzi, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych. Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Buszakowice jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat. W myśl ustawy o wychowaniu czynności i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program stanowi spis działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja powyższego programu nastąpi poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie podejmowania czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 2. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach takich jak zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się w szkołach, zajęcia wyrównawcze w szkołach, zajęcia sportowe, zajęcia w różnych sekcjach działających na terenie gminy, zajęcia rozwijające zainteresowania władz. Punkt 3. Dofinansowanie letnich i zimowych kolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin, które występują problemy zagrażające życiu rodzinnemu i społecznemu. 4. Udzielanie rodzinom, które występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z policji, zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej, zespołami szkół i zespołem interdyscyplinarnym. 5. Organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której zadań w szczególności należy kierowanie na badania przez więźniów sądowych, przygotowanie dokumentacji przez komisję do sądu, pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w poradni dla osób z problemami alkoholowymi, opłacenie terapii dla osób uzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Kierowanie członków komisji na szkolenia związane z problematyką alkoholową. Punkt 6. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, wspieranie imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, promujących życie bez używek, takich jak festyny, turnieje, konkursy, imprezy sportowe i rozrywkowe. 7. Realizacja i finansowanie działań profilaktycznych służących zwalczaniu alkoholizmu i przemocy w rodzinie. Finansowanie programów profilaktycznych. 8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, a w szczególności wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, dofinansowanie szkoleń, kursów, zajęć profilaktycznych, organizowanie dla nauczycieli, pedagogów, rodziców lub innych osób zajmujących się problematyką alkoholową, podejmowanie działań edukacyjnych z
skierowanych do sprzedaży napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom powyżej 18 roku życia. Edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej, a w szczególności rozpowszechnienie informacji o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, dystrybucja materiałów edukacyjnych związanych z problematyką problemów alkoholowych, proszę o zakaz ulotu. 11. Działania na rzecz przeciwdziałania możliwości kierowców, w tym szczególności prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych. 12. Podnoszenie kompetencji zawodowych służb przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się z osobami leczeniowymi. 13. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące do rozwiązywania problemów alkoholowych i innych zagrażających życiu społecznemu i rodzinnemu. Rozdział 2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie. 10% minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji. Podstawy do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka komisji na posiedzeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności. Tak, to jest to. Dziękuję. Czy ktoś Państwa ma pytanie odnośnie tego programu? Ja mam tutaj. Znaczy, omawiane już było na komisji, ale chciałem się uzupełnić o numer telefonu względnie do osób, które będą mieć problemy. Po prostu, żeby zgłaszać gdzieś takie przypadki. Znaczy, żeby zgłaszać ewentualne przypadki pomocy osobom. Ale konkretnie osoba nie chce, to tak nie można nic. Nie. Ale także chodzi o numer kontaktowy dla osób, które mają problemy. Czy to osoby mogą dzwonić jakiś konkretny numer, tak? Mogą dzwonić do ośrodka pomocy społecznej, oczywiście mogą dzwonić do mnie, tak? Ale czyli mogłaby Pani podać, bo ja... A osobiście, czy Pan się przeleciał w tym programie? Znaczy... No, programy też mogą być, nie? Chyba, ale... Nie? Może być na stronie internetowej prowadzony... Albo na stronie internetowej, bo może nie to pomocy, ale uważam, że też miałem coś powiedzieć. Chwileczkę. Panie Kuberczyk, jak to wygląda strony prawnej? Numer telefonu? Nie. Nie, program nie ma przeszkód, ale numer Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej figuruje w internecie. Oczywiście, jest na stronie internetowej. Jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Halska, taką mamy propozycję, że może gmina wydrukowała takie plakaty przy alkoholu, że osoby pełnoletnie, żeby nie kupowały tym niepełnoletnim. Żeby takie coś było może. Ale konkretne plakaty w sklepie rozwiesić, żeby na przykład ja, żebym nie kupiła małoletniemu alkoholu, nie? Czy ta osoba będzie ukarana, żeby przyjąć jedności, czy coś. Nie kupuj jakiś taki... Może takie plakaty, nie? Co się tam oczywiście takie rzeczy, przy alkoholu, żeby to myślało, żeby ten trochę miał świadomość, żeby nie kupował tego. To jest miłe programy, są przeznaczone środki na takie edukacyjne działania, edukacyjne, także jak można. Czyli poprzez jakieś hasło. Lepszą na przykład w formie konkursu na plakat albo... Można
można być taką propozycją do szkół i to będzie wtedy miało większy odzyw i wyjdzie i oddolnie po prostu. Ja bym sam też do gimnazjum. Młody właśnie, no, przynajmniej do gimnazjum. No, niżej może nie, ale do gimnazjum jest możliwe. To jakby wisiało, to jak tutaj mówicie. Albo moje papierosy. No. Właśnie. Ja bym ten dorosły na przykład bym był ważny. To jest koło zdanie z tak, ja bym tak. Opracować regulamin, czy też zapamiętajcie pomysł, no to trzeba będzie regulamin wszystko opracować. Dziękuję Państwu. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Moszakowice, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Przeciw? Nie ma. Dziękuję. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad dziećmi bezdomnymi przeciwdziałania bezdomności dzieci. Poproszę jest pan. Ochotniczą strażą pożarną w Włoszakowicach na odnowienie zdanych zwierząt,
terenu gminy Łoszakowice oraz przekazywania ich do gminnego schroniska dalej na tym zwierząt w Chmielnikowie, gmina Święciechowa, oraz dotychczasowego miejsca przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego przy terenie gminy Łoszakowice. Punkt trzeci. Gospodarstwo rolne położone w gminie nr 58 gmina Łoszakowice na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu miejsca i opieki zwierząt gospodarskich oraz pozostawianie w stanie gotowości do pełnienia wyżej wymienionej opieki nad zwierzętami gospodarskimi na wypadek odebrania innym właścicielom w wyniku ich niehumanitarnego traktowania lub innych zdarzeń powodujących przebywanie zwierząt bez opieki w tym chorobie. Załącznik do uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoszakowice. Rozdział pierwszy. Postanowienie ogólne. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoszakowice, zwanym dalej programem. Paragraf drugi. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoszakowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez punkt pierwszy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierząt na terenie gminy Łoszakowice. Punkt drugi. Program opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi i dokarmienie. Paragraf trzeci. Odmawianie bezdomnych zwierząt. Paragraf czwarty. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. Punkt piąty. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Punkt szósty. Usypianie ślepych miotów. Punkt siódmy. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Punkt ósmy. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łoszakowice. Punkt dziewiąty. Edukacja mieszkańców gminy Łoszakowice w zakresie opieki nad zwierzętami. Rozdział drugi. Opieka nad zwierzętami. Paragraf trzeci. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Łoszakowice realizuje. Punkt pierwszy. Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, gmina Święciechowa, zwane dalej schroniskiem, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu gminy Łoszakowice. Punkt drugi. Gospodarstwo rolne położone w gminie nr 58 gmina Łoszakowice poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. Tymi tam zwierząt Wacław Osowski, ulica Kanałowa 12, 34 Leszno, zwana dalej gminą zwierząt. Punkt czwarty. Fundacja Zwierząt SOS, ulica Kmicica 69, 34 Leszno. Paragraf czwarty. Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Fundacja Zwierzęce SOS poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolnożyjącymi. Paragraf się odławiamy bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łoszakowice realizują ochotnicza straż pożarna w Łoszakowicach na podstawie zakresu. Paragraf szósty. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt przyjęte do schroniska. Punkt drugi. Fundacja Zwierzęcy SOS przeprowadzenie zabiegu sterylizacji kotów wolnożyjących. Paragraf siódmy. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje gmina Łoszakowice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczania ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy Łoszakowice i na tablicach ogłoszeń sołtys oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. Punkt drugi. Schronisko poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. Punkt trzeci. Fundacja Zwierząt SOS poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. Paragraf 8. Usypianie ślepych miotów realizuje schronisko poprzez, punkt pierwszy, schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypianie ślepych miotów. Punkt drugi. Klinika zwierząt. Paragraf 9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje. Punkt pierwszy. Schronisko poprzez zapewnienie dyżurów lekarza weterynarii w schronisku. Punkt drugi.
miejsca zobowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszek. Rozdział 3. Edukacja mieszkańców. Paragraf 11. Gmina Włoszek-Kowice w ramach programu prowadzi działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, i humanitarnego traktowania, propagowania organizacji i edukacji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Rozdział 4. Finansowanie programu. Paragraf 12. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Włoszek-Kowice do wysokości kwoty ustalonej w budżecie w kwocie 56 378 zł. Paragraf 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą zmiany z 9 stycznia 2004 roku prawa zamówień publicznych oraz oparcie o przepisy ustawy o finansach publicznych w związku z powierzeniem zadań innej jednostce samorządu terytorialnego. Dziękuję pięknie. Czy mogę pytania do czytanego programu pisanego uchwały do pana prezydenta? Chciałem dostosować informację, ale tutaj przez pana Jagodzika, że klatka kiedykolwiek kosztowała 80 tysięcy złotych. Oczywiście nigdy tyle nie kosztowała. Kosztowała, jak zakładamy, to schronisko 20 787 zł 92 grosze. Dokładnie. To jest jedna informacja. Chciałem tutaj się spytać, ile klatka kosztowała gminę schronisku w tej chwili. W kosztach inwestycji, czyli przejęcie gminy udziału w postaci tego schroniska, wyniósł gminę w kwocie 20 377 zł i 39 groszy. Z tym, że gmina jeszcze musi podnieść nakłady remontowe, które były tak, od dnia ogólnia szkolnictwa do dnia zawarcia niższego porozumienia. To jest kwota 452 zł i 88 groszy. Czyli razem gmina Włoszek-Kowice musi wpłacić kwotę 20 832 i 27 groszy. Do 15 lutego. Dobrze, i koszty utrzymania, wiadomo, to już, ale do kiedy obowiązuje ten program w sumie? On nie jest na rok, nie? Ale to jest... Bo to jest roczny, tak. Bo następny program Rada Gminy powinna uchwalić do 31 marca kolejnego roku, że do 1 lutego musi być on zaopiniowany. Ale to jest na rok, powiedzmy, to nie jest na rok kalendarzowy? Ale... Czyli program się uchwala wstecz, bo za bardzo tego nie rozumiem. Pan mówi o programie, czy o porozumieniu. O programie. Program jest corocznie uchwalany. Corocznie, ale jeżeli jest 31 marca, no to jest na... Pan Hubert nam powie na pewno najlepiej. Tak ustawodawca przewidział, że w danym roku do końca marca uchwala się program na dany rok. Podobnie jest, zresztą jest w przypadku środków alkoholowych, jest to w podobny sposób. Dziękuję. Jeszcze tu mam taką informację, bo tutaj myśmy temat omawiali już na komisji. Tutaj pani przewodnicząca też mówiła, że problem bezdomności zwierząt na terenie gminy nie istnieje. Ja chciałem tutaj przeczytać fragment maila kompetentnego urzędnika Urzędu Miasta Leszna do nas tutaj. Do nas jako do interweniujących w tej sprawie. Czyli konkretnie do nas, do
Nie, nie do rady. To nas są, bo Państwo nie mieli zamiaru uchwalić tego programu tak szybko. No. Ale tak powiem, głównie należą się tutaj podziękowania mojej wodzie. Szanowny Panie, my robimy wszystko zgodnie z Wami, nie robimy po to, żeby zadowolić Pana czy wojewodę. Robimy to, co musimy zrobić. I to musieliśmy zrobić. Tak, jakby Państwo mieli, chcieli to zrobić do 31 marca. No. Widać dało szybciej i przekonał Was do tego wojewoda. Ja chciałbym przeczytać ten fragment. Miejski Zakład Zieleni w Leżnie jako podmiot prowadzący między gminę schronisko dla bezdomnych zwierząt w Hendrykowie nieraz był świadkiem problemu bezdomności zwierząt w gminie Moszykowice. Mieszkańcy tej gminy często dzwonią. Były też przypadki, że przywozili zwierzęta bezpośrednio do schroniska. Z prośbą o pomoc, tłumacząc, że urzędnicy gminy Moszykowice nie przejawiają żadnej inicjatywy ani chęci pomocy bezdomnym zwierzętom, mimo iż ustawa o ochronie zwierząt jasno i wyraźnie określa obowiązek każdej gminy do wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. O to, że po prostu Pani Przewodnicząca twierdziła, że problem bezdomności zwierząt nie istnieje. Natomiast ten mail przeczy temu. To był nawet autor Koszkowa albo jakiś turysta, który gdzieś tam sobie chciał przeporzucić. Poza tym wiemy, że w mailach można napisać wszystko, co człowiek chce. Myśmy rozmawiali również z tymi urzędnikami, na pewno by Pan nie chciał usłyszeć tego, co myśmy od tych urzędników usłyszeli, bo myśmy też z nimi rozmawiali. I to nie były takie wiadomości. To raz, powtarzam jeszcze kolejny raz, że to obowiązuje gminy nad jako radę, żeby uchwaliśmy, to musieliśmy uchwalić. To jest tak samo jak z tym chodnikiem, który na wolności jest tylko dzięki Wam. A przecież w planach Pan Jerzy miał, pisał, że będzie taki chodnik, na razie będzie wąski, to jak zrobił szeroki, to chcieliby przyjrzeć, że specjalnie gaz przenieśli. Przecież projekt gazu nie ustalał się Pan Michalski, tylko projektant i on tam był przewidziany. A Wy to jako własną zasługę traktujecie. No dobrze, że się interesujecie, może rzeczywiście wyciągniecie tą gminę z wszystkich problemów. Niemniej jednak powtarzam, że dla mnie na przykład te 20 tysięcy to jest ogromna kwota. Ile to byłoby nam? Wyrzucone. Ile to byłoby nam? Ja powtarzam za wieloma ludźmi, z którymi rozmawiam, bo te psy się jednak gdzieś tam przejawiają. A to mnie sprowokowało, no, mój własny wnuk, który coś tam zobaczył, co babcia tam robi, co robi. Mówi, dziecko spokojnie, bo a co, nad czym? Ja mówię, no na przykład psy bezdomne. I to było wszystko. A ten tak stanął, taki. Babcia, czy ty widziałeś psa bezdomnego? Mówi, u nas tam poszli, to co polatają, mówię, że zawsze idą do właściciela, wróci. I sam myślę, jak dziecko tak myśli, pewnie większość ludzi tak myśli. Na pewno się zdarzy, jakiś pies bezdomny, ale powtarzam, to się zdarza, jeżeli wracają kraszowicze do Boszkowa i podrzucą. U nas nasi, to czy nasi są bezdomne, są takie, które uciekną, zewnątrz na górę, pies podąży dwa miesiące, dwa tygodnie, gdzieś tam po okolicy i wraca. Niemniej nie mówię, że wyrzucę cię. Lubię zwierzęta, sama mam zawsze zwierzęta, nigdy nie mówiła, ja nawet nie wyrzucę chleba do kupa, tylko wyniosę na murę, żeby się ptaszki pojadły. Jak mój pies wiem, że nie może czegoś namieć, to ja wystawię miskę na zewnątrz, te inne psiska, które tam latają z jego, nawet te, które akurat krążą po mojemu. Ale to nie znaczy, żeby z tego robić sprawę numer jeden dla gminy. Mnie bardziej by cieszyło, gdybyśmy zajęli właśnie bezdomnymi ludźmi, dziećmi niedokarmionymi, niedożywionymi. Psy również, ale wszystko proporcjonalnie. Już są afery ze schroniskami i kontrole nad schroniskami, ja robią się wielkie afery, wielkie przeczęty wchodzą na rzecz. Także no wszystko ma swoje granice. Uważam, że do każdej sprawy trzeba podejść z umiarem, bez jakichś tam wielkich emocji i nie szukać dziury, gdzie ich nie ma. No i przede wszystkim ufać sobie, a nie latać i donosić. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze tutaj jedno pytanie zadać, bo otrzymałem telefon interwencyjny. To jest po godzinach, nie rozumiem, ale w godzinach urzędowania urzędu gminy do kogo, no to jest ogólny numer, ale do kogo, że tak powiem, z kimś to komu zgłasza konkretnie. Zgłosić można ogólnie do sekretariatu, wtedy ta osoba zostanie przekierowana do osoby, która zajmuje się tym. No żeby nie było takie odsyłanie od osoby do osoby, bo. Czyli do sekretariatu, tak? Tak, i znacie, że przekierowano do osoby, która zajmuje się tym problemem. Tak, w tej chwili jest zgrażenie. Tylko ja nakazuję rozwagę, bo tych psów wiele jest lata i to nawet każdemu ma w kucie w pierwszym.
podnieść do góry i nie powie, że uciekł pies. Żeby nie łapać psa, który akurat gdzieś tam kogoś straszy, bo potem będzie płacz dzieci i właścicieli, potem pies odwrócony gdzieś nie wywieziony. Z rozwagą. Tak? Bo ludzie są różni. Tak na koniec powiem, że mnie cieszy, że pierwszy raz w moim przekonaniu od kilku lat ten program będzie uchwalony zgodnie z prawem. W pełni zgodnie z prawem. Pierwszy raz. Można się śmiać, ale wiemy jak było. Dziękuję. To wszystko. Ale my się cieszymy, że przez te lata się nie nam załatwili. Pan Polka się cieszy. Na tym chciałem, bo to jest kilka wiosna, na drodze. Powiat Leszczyński ma już przygotowane projekty, mają decyzję środowiskową.
tu co może nas będzie interesowało, ten odcinek Woszakowicki od SKR-u do skrzyżowania. Kanalizacja deszczowa, szerokość. Szerokość, oni mają, tutaj nie da rady, tutaj mają 6 metrów i to po prostu już nie przebaczymy. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Wąsztyńską, do Roda w Woszakowicach, przebudowujemy to też, wtedy stoi. Tam jest problem tego typu, że mają 12 działek nieuregulowanych. Ale postaram się uregulować, będzie jezdnia przesunięta w lewą stronę, od nich będzie poszerzony, będzie zrobiony ciąg pieszo-rowerowy z pasem zielenym. Wypuszczamy od Rondla do kościoła. Od kościoła do torów kolejowych. My przygotowujemy projekt na przebudowę tego odcinka. Tu będzie uruchomiony trzeci pas ruchu. Będą wybudowane nowe parkingi, które będzie parking przy kościele. Będą parkingi tutaj na tyłonka przy urzędzie. PKP przebudowuje przejazd kolejowy, myślę, że zobowiązany do końca maja tego roku przebudują. Następny odcinek od toru do wjazdu na ulicę Bańskiego. Przebudowa drogi na szerokość 7 metrów. Bańskiego musimy zostawić, bo to jeszcze jest realizacja projektu. Od Ronda do Bogusza, do tej strażnicy, przebudowa drogi też na 7 metrów szerokości. Nasza obwodnica Bogusza, kilometr 300, przebudowa drogi ze ścieżką rowerową na 7 metrów. Potem wchodzimy na teren gminy Świdier, 6,5 km drogi do węzła w Niedoszkowie. Też przebudowa drogi na 7 metrów, na 7 metrów ze ścieżką rowerową. Wszyscy zainteresowani zgodzili się, że do końca czerwca będą zakończone prace projektowe. W tym roku chcemy złożyć wniosek do Wielkopolskiego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie na to zadanie 75%. Jest jeszcze jedna możliwość wyzyskania pieniędzy, ale na razie o tym nie będę mówił. Teraz tak, co to jeszcze chciałem powiedzieć? Tak ładnie padło. Mamy załatwione już z generalną dyrekcją włączenie się do ESCO. Bo to był też problem, no bo oni już mają projekty mają zakończone, ale jest możliwość Ronda, jest tam Ronda, w Rondo już raczej nie damy rady. To będzie oddalone sobie w zakresie tej kwestii 70-80 metrów do 100 metrów od Ronda. Jeszcze w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu z panem Marcinakiem do Świdla jedziemy tam do Oświęcowi, chcemy się jeszcze dokładnie umówić, żeby to z projektantem, żeby to już dosłownie uzgodnić. Oni są bardzo życzliwi w tej sprawie, także generalnie wszystko mamy do piętra. Dlatego się dobrze, jeżeli to jest taka współpraca między gminami i... Tak. Znaczy tutaj ja już taką sądowałem odnośnie kryterium wyboru oceny projektu. I to takie tam zaszczelenie jakieś tam informacji. Kiedyś tam się pozwolili z nimi i też takie było projektować do rozpoznania. I one pracowały takie właśnie swoje komentarz do tych kryteriów oceny. I gdzieś tam zmarzałem to zatwierdził. Że po prostu tam jest ocena za tam jednego do 8 punktów przy tych parametrach tych grup, przy tym współpracy między tymi gminami, powiatami spełniamy warunki na bardzo wysoką ocenę. Także jest realizacja, jeżeli będą te finanse były udzielone, no to wiadomo nie będzie to przez rok. Musimy wziąć pod uwagę, że to pozwala. Troszeczki będzie trzeba brać. Znaczy, proszę Państwa, to nie będą takie duże pieniądze, bo koszt inwestycji, szacunkowy koszt inwestycji jest na 40 milionów. Jeżeli 75% finansują, to trzeba podzielić na to starostwo kościeńskie gminę Wieje, bo to pewnie dużo nie dołożę, bo koszt będzie tak rozłożyć. Poszakowice i Śmigier, to nie będą aż takie duże koszty, a zyskujemy naprawdę na nowe drogi przede wszystkim. To jest autentycznie przeryt, to jest coś, z czego jeżeli się uda, to powinniśmy uczcić wielkim ura na końcu, no bo to jest długo, ja pamiętam, jak badałam takiego, przepraszam, panie, że aż miło. Pamiętam pierwsze takie
propozycję kilka lat temu, to szczerze mówiąc, tak, no chciało mi się pytać w czoło, co myślę, Boże, o czym oni marzą, o czym tu mówią. To znaczy, że jak widziałam te pola, gdzie tam miała to Bogusinie, jeśli te plany, jeszcze mi nie za bardzo wierzą, a to naprawdę nabiera realnym kształtów, to jest co? Duży sens tego przesunięcia jest taki po prostu, że omijamy generalnie wszystkie obszary zadowolone. Patrzą tutaj Włoszakowi na przyjazdach kolejowego, mamy kawałek Krupińskiego, kawałek Gańskiego. Omijamy Bogusze i dochodzimy do samego węzła. Lasami. Jedyną jeszcze taką małą przeszkodą, bo się okazuje, że na podśmigę chcieliśmy ten podśmigę ominąć. Tam są cztery, ale niestety będziemy musieli iść przez podśmigę. Bo tam są jakieś grunty prywatne, ale tam już Szmigiel z tymi mieszkańcami rozmawiał. Oni są, nie ma problemu, nie pomyślmy sobie, że może ekrany, jak coś nie nie ma żadnych problemów. Szmigiel dyskutuje też, właśnie też to Szmigiel, bo wtedy oni są połączą. Oni są połączą drogę z Gronikową z Lądnicą. Także jeszcze namawiamy ich na lądu, ale no, nie wiem. To jest trochę mało czasu, czyli czasami to jest to wynik. To jest to, co musi być do tego projektu dołączone. Tak. Czy są pytania ze strony Państwa? A to Pana może będziemy pytać, czy chciał coś? Nie ma? To wszystko Pani jedno, tak? W takim razie, ponieważ uchwała została wpisana, ja zadaję tradycyjne pytanie. Kto z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Czy Pani Dorota jest za? Zauważyłam. Ktoś się wstrzymał? Przeciw? Nie ma. Dziękuję pięknie. Teraz uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego. I znowu proszę Pani Michalski. A Pani skarbnik to robiła, tak? Pożyczkobiorcy, czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Leszno.
gmina Buszakowice otrzymała zawiadomienie z MZO z informacją o zmianie sposobu zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w dniu 9 grudnia 2015 roku zwrócono gminie anulowany weksel własny i blanko wraz z anulowaną deklaracją wekselową. W trakcie zwrotu Władzu Zagospodarowania Odpadów Przewani do zadania przystąpiły wszystkie gminy powiatu leszczyńskiego, a w wiadomości był Miejski Zakład Oczyszczalny. Na budowę, to jak wynika z uzasadnienia, na budowę tego przedsięwzięcia była zaciągnięta pożyczka z Miejskiego Funduszu, przepraszam, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I w tym momencie, kiedy to jeszcze trwała budowa, poręczały za spłatę tej pożyczki wszystkie gminy, właśnie składając deklaracje wekslowe i weksle. Teraz, kiedy już po prostu ten zakład został wykonany do szybku, zakład działa i działa on poprzez Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie, zobowiązania i poręczenie całości zostało scedowane na Miejski Zakład Oczyszczania i gminy jako to zostały zwolnione z tego obowiązku, że jeśli Miejski Zakład nie spłacał kredytu, wtedy spłacałyby gminy. To poręczenie, na pewno Państwo kojarzycie, było w wieloletnim prognozie finansowym, co roku w budżecie już od roku 2010 miało ono funkcjonować do roku 2023. Generalnie po tych informacjach, które otrzymaliśmy z Miejskiego Zakładu Oczyszczania na rok 2016 w projekcie były jeszcze w budżecie już się nie pojawiło. Zostało również wycofane z wieloletniej prognozy finansowej do roku 2023. Jednak żeby dopełnić całości, to należy jeszcze uchylić tamtą uchwałę, która została podjęta przez Radę o podjęciu zobowiązań, a one jakoś przestały istnieć, że ta uchwała należy do generalnie jest to formalność tego, co już zaistniało. Dziękuję. Są pytania? To, co wydawaliśmy, wekslowaliśmy, zostało nam zwrócone. Ale żeby było wszystko dokonane, trzeba uchylić na uchwałę, którą podjęliśmy w tej sprawie. Jasne? Tak. Tak, ale pytam Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały regulującej uchwałę z 2007 chyba roku, proszę podnieść rękę. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Nie widzę tych innych. Nie widzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, interpelacje. Kto z Państwa zgłasza interpelację? Proszę, tak. Się ustnie? Można ustnie. Ja ostatnio interpelacją się zgłaszam, bo teraz w ciągu Wiśny było odśnieżane w grudniu. I ja rozmawiałam z panem Michalskim i jest po prostu tak, nie wiem, czy uzgodniono, że tylko zakręty i niebezpieczne łupi się sypie i odśnieża. A ja wychodzę z prośbą o odśnieżanie i sypanie na przykład ulicy w Krzycku Kaczmarka i Adamowa. Bo tam też mieszkają ludzie i tam jest teraz, bo naprawdę tak się zgłosi, oni nie mogli ani wyjechać, ani wyjść do domu. I dzwonili do mnie wieczorem o 10, że oni nie mogli. Także ja zgłaszam prośbę do pana Mielskiego o sypanie tych ulic jednak. Nie? I jeszcze jedna... Może nie trzeba, ale zapisać. I jeszcze jedna prośba, ponieważ kiedyś zgłaszałam to co jest z ulicy, tutaj z Krzycka na Sądzie. Tam są takie dziury i to już było zgłaszane do powiatu kiedyś, tam w ubiegłym roku. To pan Jurek mi odmówił, już to było zgłaszane. Ale teraz może ponowić tą, nie wiem, prośbę, czy jeszcze raz zainterweniować. Nie zrobiono nic tam. Także ja zgłaszam, że są ponownie... Z Krzycka na Sądzie. Tak, jest, tam są straszne dziury. Dziękuję bardzo. Pan Kasterski, proszę. Zgadzam się, że gminy Buszakowice jest prośbą o wybudowanie fragmentu chodnika na wysokości koncesji nr 195 przy ulicy Kucaki, Wielkopolskim, w Polsce, w
wjazd na parking dla klientów bardzo zajmującego się przy tej posesji. Mam nadzieję, że każdy wie, że to jest po prostu ludzi. Tam jest nie, tam ta parka się ma tą restaurację parkową. Zaraz po obiegu na całej powierzchni znajdują się głębokie doły i kolejne. Przejście wzdłuż ulicy odczytujemy bardzo uciążliwe i niebezpiecznie, ponieważ powoduje wynaszczą uzdrowienia dla przechodniów, szczególnie dla małych dzieci, z dziećmi w wózku. Pieśni radzeni są również na różne wydarzenia z powodu licznych miejscowości. Podczas dni deszczowych miejsce te staje się wielkim jeziorem. Pieśni chcąc ominąć kałużę, wychodzą na jezdnię, narażając siebie oraz przejeżdżające jezdnią samochody dla niebezpieczeństwa. Więc tylko pieśni wskazani są na pewne nieszczęścia. Również poruszające się tędy pojazdy narażone są na uszkodzenia takie jak odezwanie tuniki, spoilery czy pogięte prawie, a co za całkowicie kosztowne na prawie. W tym miejscu potrzebny jest kotnik, który spełni oczekiwania nas, mieszkańców. Mam nadzieję, że nasza prośba zostanie w sposób obiektywny i pozytywny zweryfikowana, a prace remontowe będą miały charakter gminy. Proszę mieszkańców. Proszę Państwa, dalej. Proszę, to powiem. Pani Kielińska. Mieszkańcy ulicy Ogrodowej, ulicy Leszczyńskiej, proszę o numer drogi ze strony RPS-u, bo tam niestety łóżki jest tak ogromne, że się w kurze mieści. Odnośnie wniosku, może przeczytam, wnioskuję o podwyższenie 500 busów.
uzależniając powyższą część od udziału w sesjach Rady Gminy Muszekowice. W każdej innej zdanej gminie władza wykonawcza uczestniczy w poszczególnych sesjach Rady Gminy. Niestety w gminie Muszekowice, mimo zapewnienia prawnych możliwości, w sesjach Rady Gminy nie uczestniczą zarówno sołtysi poszczególnych sołectw, jak i wójt naszej gminy. Oprócz pierwszej uroczystej sesji tej kadencji, pomijając sołtysów radnych, przez ponad 2,5 roku w sesjach Rady Gminy nie uczestniczył żaden ze sołtysów naszej gminy. Nie znam gminy w Polsce, gdzie taka sytuacja miałaby również miejsce. Dla wspólnego dobra, zarówno Radzie, jak i poszczególnym sołtysom powinno zależeć na bezpośrednim kontakcie obydwu organów gminy. W celu zachęcenia poszczególnych sołtysów do udziału w sesjach, w wielu gminach stosuje się zaproponowane rozwiązania, na przykład w gminie Osieczno. Treść odpowiedniej uchwały z powyższej gminy załącza do wniosku. W związku z powyższym wnioskuję następnie. I jeszcze Państwo zadawanie wnioski? Czy wolne głosy już? W związku z wyczerpaniem programu dzisiejszej sesji pozwolę sobie zakończyć tą 12. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu za sprawny przebieg. Dziękuję. Do widzenia.